Cześć, witam wszystkich serdecznie. Może mniej bieżących informacji dzisiaj, a natomiast kilka na pewno będzie związanych z Saulem Canelo Alvarezem, bo to mnie najbardziej intryguje w ostatnich dniach. Generalnie w boksie w ten weekend nie dzieje się zbyt wiele. Była walka Abrahama Nowy z Shakirem Fosterem. Co można o tym pojedynku powiedzieć? Sądziłem, że będzie równy. Nawet przez chwilę myślałem, żeby postawić tutaj na Abrahama Nowe, bo kurs był niezwykle atrakcyjny, a moim zdaniem ta walka była w tym zestawieniu bliższa. To zestawienie było bardziej równe niż wskazywały na to kursy bukmacherskie. Cieszę się finalnie, że tego nie zrobiłem, bo Abraham Nowa przegrał i chyba przegrał słusznie, biorąc pod uwagę ten ostatni knockdown. Było 5 rund, gdzie więcej trafiał Nowa, 5 rund, gdzie więcej trafiał Foster. W dwóch rundach trafiali po tyle samo, czyli równo się panowie podzielili. Mogło być tak, że Nowa w tych rundach, w których trafiał tyle samo co Foster, zgarnąłby werdykt i u jednego, i jedną i drugą rundę, mimo że trafiali porówno, bo wydaje mi się, że bił trochę mocniej i wydaje mi się, że był w swoim boksie trochę bardziej agresywny, natomiast więcej kunsztu pokazywał Foster i to też zależy, który sędzia na to patrzy. Powiedzmy, że obie rundy, jeden zgarnął jedną, drugi drugą. No i biorąc pod uwagę knockdown w 12 rundzie, no to tutaj wydaje mi się, że werdykt jak najbardziej słuszny w tym pojedynku, więc tak jak powiedziałem, cieszę się, że nie stawiałem. Natomiast co jest tematem tego nagrania, bo nie chciałbym specjalnie opowiadał wam o pojedynku Foster-Nowa, to jest temat przeciwnika Saula Canelo Alvareza. Po kolejny odpadają kolejne ciekawe nazwiska. Może wezmę pod uwagę te, które interesują bokserski świat w kontekście tak wielkiej gwiazdy, jaką jest Saul Canelo Alvarez. Zacznę od tych, którzy są spoza kategorii super średniej, bo będzie krócej. No to kto mógłby zainteresować widzów i samego Alvareza i jaka walka mogłaby być wartościowa, jeśli bierzemy wyższą kategorię wagową, kategorię półciężką? Żadna, bo w tym samym czasie, w którym Canelo Alvarez będzie toczył swój pojedynek, ma odbyć się pojedynek unifikacyjny w kategorii półciężkiej pomiędzy Bivołem i Beterbijewem. I biorąc pod uwagę, że Saudyjczycy mają za to płacić, to myślę, że Alvarez nie będzie się przebijał z nimi kwotowo, nie będzie dawał dla tak niebezpiecznego rywala tyle zarobić, żeby no przebić Saudyjczyków, a jednocześnie nie wiem, czy Bivoł z Beterbijewem byliby tym zainteresowani, bo skoro i tak mają godziwie zarobić za ten pojedynek, to wybierają walkę unifikacyjną. Wtedy walka z Alvarezem, o ile ten byłby dalej nią zainteresowany, by nie uciekła. Więc tutaj kategoria półciężka, należy ją absolutnie skreślić moim zdaniem. Crawford to jest dwie kategorie niżej niż, a nawet trzy, bo on się przenosi dopiero do kategorii super półśredniej. Do tej pory był w kategorii półśredniej. Więc tutaj tak jak Saul Alvarez sam powiedział i ma w tym trochę racji, nic by nie wygrał, wygrywając taki pojedynek, straciłby bardzo dużo. Albo z drugiej strony dla niedzielnego kibica Crawford jest w tej chwili po zwycięstwie nad Spencem geniuszem boksu i ten, kto mniej orientuje się w tych kategoriach wagowych, to po prostu widział
walkę najlepszego tu i najlepszego w tej dywizji, najlepszego w tej dywizji. Natomiast już walka z Charlo pokazała, że ten rozmiar ma znaczenie i jeśli Alvarez by wygrał tym rozmiarem, no to wtedy mówiono by, że no był tyle większy, że tu nie było dyskusji. Z kolei jeśli by przegrał, straciłby naprawdę dużo, więc absolutnie rozumiem Saula Canela Alvareza podejmującego decyzję i skreślającego Crawforda z tej listy przeciwników na kolejny pojedynek. I jest jeszcze Jermall Charlo, brat tego większy, podobno bardziej utalentowany, tego, którego Alvarez pobił ostatnio, ale tam ten sam skreślił się, mówiąc, że nie toczy żadnych rozmów z teamem Canelo i sam przebywa w tej chwili na wakacjach i na roztrenowaniu. Więc tutaj wypadają wszyscy kandydaci, którzy spoza kategorii super średniej byliby, że tak powiem, ciekawi i byliby wartościowymi rywalami dla Saula Canelo Alvareza. Weźmy w takim razie kategorię super średnią. Przed chwilą menadżer Benavideza stwierdził, że w tym roku walki z Alvarezem nie będzie. Że team Alvareza takiego pojedynku nie chce. No i to już jakby zamyka ten temat. Miejmy nadzieję, że nie zamyka, no ale na chwilę nam zamknął ten temat na pewno w kontekście daty majowej, bo przed chwilą udziłem się, że może jak wypadają ci kolejni rywale, no to ten Benavidez dojdzie do skutku. Niestety nie. Nie wiadomo z jakich względów, bo to by była chyba najciekawsza walka i w kategorii wagowej Alvareza i z najwyżej rozstawionym rywalem. I jeśli chodzi o styl, i jeśli chodzi o pozycję w rankingu, wszelkie papiery, wszystko by się zgadzało tutaj. Niestety prawdopodobnie z winy teamu Alvareza, no bo to on rozdaje karty do takiej walki. Nie dojdzie i bardzo, bardzo szkoda. Drugi w kolejce, na przykład biorąc pod uwagę Boxrec, a ten sobie wziąłem taki jako poglądowy, był Jaime Munguia. Też się mówiło o tym, że może zawalczyć z Alvarezem. Niestety ostatnio też spadła na nas informacja, że nie. A to byłby bardzo rozsądny wariant, bo ile Benavidez byłby bardzo ryzykowny i być może Alvarez potrzebuje jeszcze jakiejś walki przed tą z Benavidezem. Nie wiem po co, ale być może chce zawalczyć, chce przedłużyć tą swoją hegemonię nie ryzykując. No to Munguia byłby moim zdaniem zawodnikiem prostym do pokonania, a jednocześnie z bardzo dobrym nazwiskiem, jednocześnie budzącym zainteresowanie i w Stanach Zjednoczonych, i w Meksyku. Także tutaj rynek by zapewnił jakby finansowanie tego pojedynku. Wszystko by się zgadzało, ale mówi się, że tego pojedynku nie będzie, bo się strony nie dogadały. Też prawdopodobnie z winy Alvareza, bo zawsze, prawie zawsze ta mocniejsza strona decyduje i wątpię, żeby Oscar De La Hoya blokował Munguię na ten pojedynek, bo ciężko sobie też wyobrazić, że bardziej intratny pojedynek Munguia dostaje niż ten z Alvarezem. A wydaje się też coraz bardziej na taką walkę gotowy. Super stylowo pojedynek, bardzo dobrze przygotowujący Alvareza pod ewentualne starcie z Benavidezem, ale niestety nie. Kolejny w rankingu jest Derevyanchenko, no ale Ukrainiec ma 38 lat. Jest znany w Stanach Zjednoczonych, bo walczył z najlepszymi i dawał im bliskie walki, ale problemem jest to, że te wszystkie bliskie walki przegrał. Kontrowersyjnie czy nie, w Boxrecu widnieje, że z ostatnich 7 walk przegrał 5. To nie jest kandydat na walkę z jednym z najlepszych pięściarzy bez podziału
na kategorie wagowe. Chyba się ze mną zgodzicie, więc tutaj kasujemy Derevyanchenkę. Kolejny to jest Mbili z francuskim paszportem, Kameruńczyk walczący w Kanadzie. Sami rozumiecie, że to nie będzie hit pay-per-view. Mimo, że Mbili ma rekord 20, chyba 6-0 i 22 KO. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Ale to też nie jest hit, o którym wspominał Alvarez. On miał ogłosić za chwilę jakąś wielką sensację, wielką bombę, że będzie duże wydarzenie na Cinco de Mayo. No to biliby jakby nie ma żadnych argumentów do tego, żeby tworzyć te wielkie wydarzenie w maju. Kolejny na rozkładzie jest Plant w Boxreku. No to tu już wiemy, że Alvarez z Plantem sobie wszystko wyjaśnił i teraz ta walka, kiedy Plant nie ma żadnego tytułu, absolutnie sensu by nie miała. I następny jest Moral. I tutaj u mnie pojawia się pewien znak zapytania. No bo skoro ma być jakiś hit ogłoszony, no to z Moralem sportowo absolutnie byłby hit. Być może nie sprzedażowo, nie marketingowo, ale dla fanów boksu byłoby to grube wydarzenie. W 100% tak, do tego nic się o tym nie mówi. To też jakby by skłaniało do tego, żeby myśleć, że może być to Morel. Nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Ale idźmy dalej. Kolejny, już parę miejsc dalej, ale pomiędzy Morelem a kolejnymi wykluczałem zawodników, no, ze względu na to, że są zbyt mało rozpoznawalni, że ich rekord nie jest taki jak trzeba, CV i tak dalej. No to jest Edgar Berlanga, który walczy za tydzień i być może to też jest kolejny powód, przez który ogłoszenie pojedynku jest odraczane, bo jeśli czekają na Alvarez, Saul Alvarez i jego team czeka na rozstrzygnięcie najbliższej walki Berlangi, to miałoby to jakiś sens, więc tutaj jakby mógłbym się zastanowić, czy to nie będzie Berlanga i czy walka z Alvarezem nie zostanie ogłoszona właśnie za tydzień, zaraz po pojedynku Edgara Berlangi. Sportowo moim zdaniem easy money dla Alvareza, ale chyba Saul Alvarez po tej porażce z Bivołem takich właśnie pojedynków oczekuje. Albo jego team go chroni przed mocniejszymi pojedynkami, bo też tak czasem bywa. Pięściarz taki jak on powinien mieć świadomość, że to nie są te wyzwania, o których on mówi, to nie jest te budowanie legacy, o którym on sam cały czas wspomina. Natomiast jeśli ma wokół siebie zgromadzonych kilku popleczników i każdy mu wmawia co innego, no to być może wybudowali przy nim taki mur, gdzie on zatracił już kontakt pewien z rzeczywistością. I jedno mówi wtedy na konferencjach, po walkach, a drugie się dzieje, jeśli chodzi o te zaplecze i ten matchmaking na pojedynki. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, no bo Edgar Berlanga jest moim zdaniem w tym wszystkim, co wam powiedziałem, prawdopodobnym wyborem. No ale nie jest to rywal na miarę możliwości Alvareza. Wojna portorykańska, meksykańska, tu by się zgadzało. Berlanga na początku bardzo nokautował szybko swoich rywali, więc był taki gorącym prospektem, ale później mocno wyhamował i teraz nie stanowi już takiego nazwiska, które by rozgrzało wyobraźnię kibiców, przynajmniej w mojej opinii. Ale zobaczymy, jak to się potoczy, tak jak powiedziałem. Moja mała nadzieja w stronę Morela, większe szanse daje Berlandę, że to on zostanie przeciwnikiem Alvareza po tym, co zostało do tej pory ogłoszone. Jak wystawiacie, piszcie w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji i już za tydzień będziemy omawiać prawdopodobnie galę
w Białymstoku, kilka innych wydarzeń, no i myślę, że też wrócimy do analizy pojedynku Khalidov-Adame. Pozdrawiam serdecznie.